15 lat w jednostce wojskowej GROM, uczestnik 5 zagranicznych misji. Irak, Afganistan, odznaczony krzyżem z 2 mieczami, były operator zespołu bojowego, a następnie instruktor na wydziale szkolenia. Odpowiedzialny za szkolenie taktyczne i strzeleckie na kursach podstawowych w jednostce GROM. Dzisiaj w programie starszy chorąży sztabowy Radosław Otworowski. Dzień dobry, miło mi, witam wszystkich serdecznie. Dziękujemy za wizytę, dziękujemy za służbę, zawsze w podziękowaniu dajemy taki gift z naszego sklepu. A, dziękuję. Nasz tutaj alkohol rzemieślniczy w Polsce ode robiony. Ode mnie w ramach rekompensaty. Ale to ten, okojnik będzie fajny, to może pokażemy. A to powiedz mi, prezent taki jak na komendzie? Nie, czy to... z racji z tego, że zajmowałem się troszkę tym strzelaniem, to taki gifcik po prostu związany z tematem. O. Gdzieś, nie, jest jakaś instrukcja obsługi, żeby czegoś... O, to termos jest, dobra. Naciskamy, tak, i, jesteśmy. Tak. Nie wybuchnie, piętra nie przebije. No ale takim mógłbyś zrobić, co? Mógłbyś, oj, takim tak. No dobra, słuchaj, nie będziemy tutaj przedłużać. Jak trafiłeś do wojska? Co było takim motywem sprawczym, że akurat wojsko, a nie na przykład Straż Miejska? Wiesz co, doszedłem, miałem wtedy 16-17 lat, doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. No i akurat przyszedł ten czas taki na podjęcie decyzji o tej służbie wojskowej, bo wtedy była, jak to się mówi, obowiązkowa. Chciałem to odhaczyć. No i mówię, dobra, pójdę do tego wojska, zobaczę jak jest. Mówię, dam sobie te 18 miesięcy jeszcze czasu do namysłu. No i mówię, dobra, no co tu zrobić? Jak już iść, to gdzieś tam, żeby coś z tego mieć, wyciągnąć, zobaczyć, nauczyć się i tak dalej. I tak trafiłem do JWK w Lublińcu wtedy, pierwszy pułk specjalny, do służby zasadniczej. Odbyłem tam 18 miesięcy tej służby zasadniczej. Bardzo fajny okres w moim życiu. No, taka typowa wojaczka. Trochę skoków, trochę strzelania, trochę nurkowania, trochę poligonów. Jak to w wojsku. Służby się pełniło, troszkę wart i tak dalej. No, fala takie, była? Znaczy nie była taka fala, stricte fala, że ktoś się tam pasił czy coś, ale było czuć tą, jak to się mówi, starszą rękę nad głową. Ale na takich koleżeńskich zasadach bardziej, tak, że było fajnie. No a ta unitarka właśnie, bo to mało żeśmy mówili o tych unitarkach słynnych, to na czym to polegało dokładnie? Żeby... Z tą unitarką to było tak, że ja zostałem przejęty od razu po wyjściu z wagonu, z pociągu, jak dojechałem na stację w Lublińcu, stali tam żołnierze poubierani w mundury. Podchodzili do młodszych ludzi i pytali, czy do wojska. Mówię, tak, no to zapraszam do autobusu, zawieźli mnie do tej jednostki. Tam no, poszedłem na taką halę sportową, ogolili mi głowę, dali mundur, jakiś taki trochę za duży, buty też takie były jeszcze wtedy, jak to się mówi, nie za ciekawe. Opinacze? Nie, Józefy tak zwane, no, już te nowe. Nie? Józef. No, to już... no i co, usiadłem przed tą komisją, taką przydziałową można powiedzieć, na stanowiska. No i tak patrzę, major, kapitan, pułkownik, major i zadali mi pytanie, czy słucha pan muzyki? Kurczę, ja mówię, co im powiedzieć? No przecież normalny człowiek słucha muzyki, chyba każdy, nie? Jakiej tam... No mówię, tak, słucham, nie? A i tak na mnie patrzą, to na łączność. Ja pierdziele, mówię, no to mówię, nieźle, mówię, kurde, to... No i potem byłem na tej szkółce dwumiesięcznej, na takiej kwalifikacji, przysposobieniu jako radiotelegrafista, byłem uczony tych morsów i tak dalej. Po czym potem skończyłem tą szkółkę, złożyłem przysięgę wojskową. Po przysiędze poszedłem już na kompanię specjalną płetwonurków. Stamtąd zostałem wysłany na dwumiesięczny kurs do Gdyni na zrobienie kwitów na płetwonurka, żeby móc tam być na tej kompanii. No i tak ta unitarka się toczyła. No. Praktycznie tam wszędzie biegałem, na tej unitarce, dużo wysiłku, mały deficyt taki żywieniowy. No ważyłem, idąc do armii, ważyłem chyba 86 kilo. Po 2,5 miesiąca ważyłem już 72. No tak, tak, to się toczyło, także... Ale człowiek jeszcze był wtedy młody, wybiegany, to tam dało się radę. No i tak to się wszystko potoczyło, no. Potem skończyłem tą służbę wojskową. Dostałem propozycję, żeby zostać na żołnierza nadterminowego.
No i tak mówię, kurde, mówię, no co to w życiu zrobić, no zostać, nie zostać, mówię, no jakoś mi tak w tej armii jeszcze tak dobrze nie było, mówię, no wszędzie, kurczę, rygor, to tak, tu biegasz, tam biegasz, na obiad biegasz, z obiadu biegasz, tu trzeba to robić, kurczę, no człowiek młody to nie lubi być pod komendą aż taką, jak tam była. No dobra, pojechałem do domu na urlop, spotkałem wujka, akurat był u mnie, stary policjant. No i on mnie tak jakoś zmotywował do tego, żeby zostać na tego żołnierza nadterminowego, to mówię, no dobra, posłucham. Dość głosu rozsądku zostałem. No i tak powiem, ta kadra jakoś tak nagle zaczęła do mnie normalnie podchodzić. Cześć, co tam słychać? Jakiś taki byłem już, jak to się mniej wojskowy, a bardziej koleżeński. No i naprawdę zaczęło mi się tam podobać. A pieniądze miały jakieś znaczenie wtedy dla ciebie? Miały, no nie miały. Albo jakieś inne jakieś takie plusy, które cię zmotywowały do tego, żeby zostać w tym wojsku. Nie wiem, przydział mieszkaniowy na przykład. Wiesz co, bardziej tak zostałem pod kątem takiego czegoś, że miałem stałą pensję miesięczną, nie musiałem się o to, jak to się mówi, martwić, że będę się musiał tam borykać czymś, nie wiem, szukać pracy i tak dalej. To był też dla mnie taki okres, który mi dawał możliwości, że miałem tą stałą pensję, miałem stałą pracę pewną, na tamte czasy w miarę, no więc mogłem sobie robić szkołę, prawo jazdy, wszystko na co miałem ochotę i sobie po prostu pewne rzeczy w życiu poplanować. I co, zostajesz na nadterminowego? Mhm. Ile czasu mija, zanim dowiadujesz się o czymś takim jak jednostka wojskowa GROM, gdzie wiesz co, jest trochę inny świat? A tutaj to już była troszkę inna bajka, bo o jednostce wojskowej GROM dowiedziałem się już w 97 roku, jeszcze jak byłem w służbie zasadniczej. Przyjechała do nas taka delegacja z Warszawy, nikt nie bardzo wiedział, kto to jest, ale tam już rozmawiali na szczeblu dowódczym, dowódca tam zarządził, że przyjechali pewni panowie, można tam iść na testy do nich i po prostu spróbować się dostać do jednostki nieznanej wtedy nikomu. No, nie miałem pojęcia w ogóle, co to jest GROM za bardzo, no, ale poszedłem na te testy, bo z ciekawości mówię. No i co, no. Zrobili nam psychotest od razu u nas tam na auli takiej. Potem szybki WF, który podciąganie, bieganie, brzuszki, lina, jakieś tam inne rzeczy takie sprawnościowe. Po czym przyszło pismo, że pozytywnie zaliczył pan ten etap wstępny. Proszę się zgłosić gdzieś tam do Legionowa na dalszy etap. No dobra, no to pojechałem do tego Legionowa na ten dalszy etap. Dostałem też wykaz sprzętu, który tam miałem ze sobą zabrać. Kurczę, totalnie nie wiedziałem, o co tam chodzi. Wziąłem plecak wojskowy taki jeszcze na tym orurowaniu takim aluminiowym. Śpiwór taki nie normalny taki wojskowy jeszcze wtedy. To słabe śpiwory były. No ubrałem się w taką kurtkę z koca. Jakiś tam mundur założyłem wojskowy, buty też jakieś cywilne wziąłem i pojechałem tam. No. Tam mieliśmy dalsze części, jakąś tam walkę wręcz, gimnastykę, basen, skoki do wody, drabinkę z paleo i tak dalej, jak to wszystko pozaliczaliśmy. No to stanęli, mówię, dziękuję panowie, tutaj zdaliście następny okres i tam czy ten etap. A teraz zapraszam na dalszą część, w góry, w Bieszczady, do Baligrodu. Widzimy się jutro o 6 rano w Baligrodzie. Kurde, mówię, tak patrzę, mówię, ale jak, mówię, że my jesteśmy w Legionowie. I pojechali. No to teraz, dobra, no co, raz sobie sam, no to pojech szybko, kurczę, do pociągu, do Warszawy, z Warszawy do Przemyśla. Tam żeśmy z kolegami jeszcze spali na tym dworcu, bo nie było się jak dostać do tego Baligrodu, bo nic tam nie jeździło. Gdzieś tam się skitraliśmy w autobusie, później dojechaliśmy tam na czas. No i co, no podchodzimy. Faktycznie był tam rozstawiony taki stage, można powiedzieć, gdzie tam kazali nam się rozbierać po prostu do majtek, sprawdzali nam, czy mamy ten sprzęt, czy nie mamy niczego poza tym, co jest na liście ze sobą i tak dalej. Kazali nam się ubrać, no i komenda, dobra, mówi, no idź żółtym szlakiem. No, ale ja, no idź żółtym szlakiem, no to poszedłem, no i tak się szło. Mówię, kurde, no, na bamie w konia zrobili, nie? Mówię, kurde, szlak się skończył, mówię, żółty, jest niebieski, czarny, wychodzi gość z krzaków. Mówię, a teraz idź czarnym. Mówię, kurde, no dobra, no to idę czarnym, mówię. No i tak zaczęła się selekcja, no. No ale to już, jak skończyłeś tą selekcję, to już zmieniłeś jednostkę, czy nie? Nie, jak już przeszedłem selekcję dopiero przeszedłem w 2003. No ale to o co to teraz mówisz, nie? Bo ty pojechałeś jak gdyby na zaproszenie tych gości, którzy przyjechali do Lublińca. Odbywałem selekcję.
wtedy, czy za moich czasów tak się odbywało, że najpierw było zgłoszenie, później odbywałeś te wszystkie testy fizyczne, psychofizyczne i potem dostałeś po prostu zaproszenie na dalszą część selekcji, albo po prostu tego zaproszenia nie dostawałeś, czyli nie zdałeś tych testów psychofizycznych na przykład, nie? Mhm. Czyli po tych górach wróciłeś do której jednostki? Lublińca. Do Lublińca. Tak, tak. No. Czyli co, nie przyszedłeś, nie dostałeś, jakąś informację? Nie. Tą pierwszą selekcję, nie przeszedłem tej pierwszej selekcji, poszedłem na drugą w 2003. Tam już byłem w Lublińcu wtedy już parę lat, już pracowałem jako żołnierz zawodowy, można powiedzieć, kontraktowy, jako plutonowy. W 2003 poszedłem drugi raz na selekcję, którą zaliczyłem. No i potem losy się tak potoczyły, że musiałem wyjechać do Iraku. W 2004 musiałem wyjechać do Iraku i w tym samym czasie miały przyjść papiery z Warszawy o przeniesienie do jednostki wojskowej do Warszawy. No i pojechałem na tą misję i po dwóch tygodniach się dowiedziałem, że ci koledzy, co tam ze mną tą selekcję przechodzili, zostali przeniesieni. Nie, no, nie powiem, krew mnie zalała, ale no niestety 4000 kilometrów, człowiek bezradny, zęby zacisnął, zrobił swoje, wrócił. No i zaczęła się walka o przeniesienie z powrotem, żeby do tej Warszawy się znowu dostać. No udało się, trochę szczęścia było. No i zostałem w 2005, przeniosłem się do Warszawy, do jednostki wojskowej GROM. A jak byłeś, to był Irak, tak? Irak. To miałeś już jakąś tam styczność, taką potyczką, wojenką pierwszą jakąś? Wiesz co, tam pojechaliśmy, czy ja może powiem za siebie, że tak pojechałem i tak naprawdę nie wiedziałem, na co mam być gotowy, bo no jednak to była wojna w Iraku. To nie była żadna potyczka czy coś, tylko to był gruby konflikt zbrojny wtedy i tak pojechałem Nie było czegoś takiego jak operacja specjalna? No zwał jak zwał, no to są, jak to się mówi, gierki słowne. Nie, no, nawiązuje do tego, co się teraz dzieje, nie? Że właśnie to całe nazewnictwo takie, wiesz, PR-owe, a tak naprawdę to jest... Słuchaj, no każdy wie, o co chodzi, ale... No właśnie nie każdy. Ale no... Misja stabilizacyjna, no właśnie, misja no to... porządkowa, operacja specjalna, a to jest, no sam wiesz, co to jest. Nie? No to są konflikty zbrojne, no to są wojenki, no większe lub mniejsze, ale to są wojenki. No. Ale myślisz, że to jest celowe takie nieuświadamianie młodego człowieka, który jedzie na przykład właśnie do Iraku i nie bardzo wie, po co tam jedzie? Wiesz co, ci, co tam jeżdżą, to myślę, że dobrze sobie zdają sprawę. Gdzie jadą, w jakie miejsce. No ale sam mówisz, że ty nie bardzo wtedy, widzisz... Słuchaj, dlatego, że to była taka pierwsza misja, jak to się mówi, polskich sił zbrojnych za granicą w ogóle, jako partner natowski. No i tak jak Amerykanie czy Brytyjczycy i pół świata miało doświadczenie w takich sprawach, bo tam wojowali non-stop, albo wojują, tak Polska nie wojowała II wojny światowej, nie? No i wiesz, no oglądałeś się, bo już wiedziałeś, że tam były strzelanki i tak dalej, Bagdady, wojny, wybuchy i śmigłowce, rakiety, cuda niewidy. No i ja miałem wtedy 26 lat, pojechałem tam, kurczę, no na tą misję stabilizacyjną tak zwaną. No i tam dopiero tak człowiek zaczął tak na oczy przeglądać, co tam się dzieje, jak to wygląda. Wiesz, totalnie nie wiedziałem, czego się mam spodziewać, jakie moje zadania będą. Dopiero się wszystko tam na miejscu klarowało powoli. Moja sekcja akurat została wtedy oddelegowana do współpracy z ODOM 517, jak pamiętam, do Karbali. Tam 6-5 miesięcy tam spędziłem. No i współpracowałem generalnie z tymi Amerykanami. Także zobaczyłem, jak oni funkcjonują. Dużo się od nich nauczyłem. Zobaczyłem po prostu, jak to wszystko wygląda od środka. No, no doświadczenia bezcenne. A jakieś takie zaskoczenie pozytywne, negatywne tego pierwszego wyjazdu? To znaczy, jakie miałeś wyobrażenia, jaka była rzeczywistość? Znaczy, wiesz, no na pewno runął mi taki świat, który sobie wyobrażałem, jak wojny wyglądają, jak to się wszystko dzieje i tak dalej, że tam to się tak nie dzieje, że tam każdy się strzela, że gdzieś wszędzie coś wybucha i tak dalej. No, no to nie ta bajka. Dzieje się dużo, ale nie w ten sposób, jak ludzie mogą sobie to wyobrażać. To akurat jak ja z tą modą tam pracowałem, no mówię, to myśmy tam robili takie, jak to się mówi, operacje chirurgiczne. Gdzieś tam pojechaliśmy, jakiś kordon zrobiliśmy, jakieś rozpoznania. Naprawdę dużo wachlarzy tam porobiliśmy takich zadaniowych. Z sukcesami?
No, zazwyczaj tak. No. Ofiary były? No nie, na szczęście nie. A takie zaskoczenie na misji? Zaskoczenie dla mnie była inna kultura. To jest inna mentalność, inne podejście do życia, po prostu, wiesz, dla tych ludzi te problemy, które my mamy na przykład, to dla nich to jest po prostu, oni by chcieli takie mieć na przykład, nie? No, nie każdy tam jest zły. I przede wszystkim, no wiesz, oni, kurde, są w swoim kraju. To jest takie dla nich kluczowe, a tak to ciężko powiedzieć, zaskoczenie. Niczego, no. Nie miałeś takiego wrażenia, albo nie przyszła taka myśl, że no niby jesteśmy tutaj w imię pokoju i tak dalej, stabilizacji, a jednak, no tak jak mówisz, no jesteś w ich kraju, nie? Nie, słuchaj, to też trzeba, nie, to trzeba też mieć świadomość, słuchaj, to, że ty tam jedziesz i wiesz, próbujesz jakiś nowy ład wprowadzać, no okej, okay, tylko pamiętaj, że zawsze ty tam jesteś na jeźdźca. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy walczą o swój kraj, oni mają swoje problemy w kraju, powinni swoje problemy sami sobie rozwiązywać, no. I tak naprawdę, no nie wiem, czy aż na taką skalę, wiesz, powinniśmy tam ingerować, jako, wiesz, narzucać im jakieś swoje reguły czy coś po prostu, nie? Generalnie spotkałem się i po Afganistanie, w późniejszym czasie, po Iraku i tak dalej, że zarzucali mi, że jestem, jak to się mówi, kontraktorem i w ogóle, i w szczególe. Takie brzydkie słowa padały. Tylko trzeba sobie zdać jedną sprawę, że my jesteśmy w pakcie natowskim. I czasami po prostu trzeba gdzieś pojechać, żeby wypełnić, dotrzymać słowa, które podpisałeś gdzieś tam. Jeżeli jesteś w sojuszu, no to wypadałoby być tam, gdzie sojusz po prostu, jak to się mówi, obecnie się znajduje. No. Z drugiej strony można by to tak patrzeć, jeżeli by nas tam nie było, no to wtedy, jeżeli nam by się złego coś działo, no to sojusz by nam powiedział, no dobra chłopaki, no ale gdzie wy byliście? Jak my byliśmy na przykład w tym Iraku, was tam nie było, kurde, nie? A jesteście w pakcie, no i teraz najeżdżają nasz kraj albo po prostu nam się tu krzywda dzieje i krzyczymy, dobra chłopaki, pomóżcie, no ale dobra, no jak wam możemy pomagać, jak wy nam nie pomagaliście, no tak to działa, no. Po prostu to nie jest tak, że człowiek chciałby tam jechać albo marzy o tym. Taką ma pracę po prostu i wypada tam być, bo masz zobowiązania. No jest to argument, nie powiem. No. Pierwszy kontakt ogniowy? A pierwszy kontakt ogniowy, słuchaj, to dopiero przeżyłem taki w Afganistanie, jak byłem. Ale tuż w jednostce tutaj, w 2305. Czyli jak byłeś w Iraku z ramienia jakby JWK? No to tam. Czyli z Lublińca? Tak, tak. To nie miałeś jakichś... Znaczy tam były takie strzelanki, ale to bardziej ostrzegawcze, strzały padały i tak dalej. No jakoś nam się tak udawało po prostu w tym wszystkim lawirować, że jakoś tak nie doszło do takich grubych wymian ogniowych, nie? A ty miałeś jakąś tam styczność z tą taką mikro sytuacją odnośnie tego dozbrajania tych samochodów? Dozbrajania stricte to wiesz, to się toczyło po prostu... W sensie, że tam no, byli tutaj goście, którzy znaczy, mówili, że... Dozbrajania, no to bardziej pod względem, jak to się mówi, bezpieczeństwa. No właśnie. No. Ale to kilka misji się toczyło. To nie było, że to było na jednej misji. To się toczyło. Dwie, może trzy misje. Uczestniczyłeś, inaczej sformułuję pytanie, czy uczestniczyłeś w zniszczeniu mienia wojskowego? Znaczy, zwał jak zwał, no kurde, słuchaj. Niszczyliście mienie wojskowe. Dla niektórych to było niszczenie, dla niektórych po prostu, jak to się mówi, taki robienie sobie parasola ochronnego dla swojego zdrowia, no. I jak to jest, jak to się mówi, Polek jest kreatywny, więc daje sobie radę tam, gdzie ma i z czego ma, nie? No. No ale taka, rozumiem, że to była zwykła blacha konstrukcyjna w jakiejś tam grubości? Znaczy to były proste testy, słuchaj, no szło się gdzieś tam po prostu, gdzie tej blachy leżało, brało się to PK czy kałasza, strzeliło się tam z 50 metrów tą blachę, jeżeli wytrzymywała. No to brało się po prostu sztyla, wycinało się pewne elementy i pasowało się do tych honkerków i tyle, no bo one nie były w tych pierwszych, na tych pierwszych misjach dopancerzone. Z tego co wiem, to dopiero później zaczęli to dopancerzać, nie? Także... No, ale to sami sobie robiliście? Spawywaliście to? Przykręcaliście? Na pierwszych tych wyjazdach tak. Później już przychodziły komplety już takie certyfikowane z kraju, nie? A mówię, że jak przyjechał tam minister któryś, to on... Trochę był zaskoczony, że jakby nie wiedział o tym, że taka sytuacja, że nie macie... Wiesz, jak to jest z politykami, nie? Nie wiedział albo po prostu udał zdziwionego. No, ciężko ocenić, ale był zdziwiony tą sytuacją taką, jak zobaczył, kurde, że jest jakaś dziwna blacha na honkerach wisi. Nie wiem, nie jestem w stanie ocenić, czy on wiedział o tym, czy nie wiedział. To już...
A z twojej perspektywy ten wyjazd nawet z Lublińca pootwierał trochę oczy tym dowódcom, żeby jednak, no żeby jednak doposażyć tych żołnierzy tak jak trzeba? Wiesz, bo to co? Już nie jest zabawa wojsko, tylko to jest wojna? Nie mam pojęcia, w jakim oni kierunku zaczęli po prostu myśleć i jak to wszystko poszło i tak dalej. Ja byłem tylko w sytuacji takiej, że kiedyś na stołówce podszedł do mnie pan major, kurde, i zapytał, dlaczego mam broń pomalowaną, bo to jest niszczenie mienia, nie? Ja mu powiedziałem kulturalnie, panie majorze, jeżeli tą sprawę chce pan, mówię, ruszyć albo, mówię, podyskutować, to mówię, tam jest generał Eckert, który jest głównodowodzącym, mówię, tutaj kontyngentu w Iraku w tamtym moim czasie, mówię, proszę jego zapytać, bo dostaliśmy na to zgodę oficjalną, także mówię, takie mieli, nie wiem, dziwne podejście, że jak broń po prostu była innego koloru, to niektórzy po prostu jakoś tak dziwnie na to patrzyli, albo ich to przerastało, nie wiem, nie siedziałem im w głowie. Sami malowaliście sobie karabiny? Tak, spray, tam sobie kamuflaż robiłem, jakiś taki piaskowy albo jakiś inny po prostu. Wracasz do kraju, dostajesz się do jednostki, selekcję masz za sobą już, rozumiem, tak? Tak. No i co dalej jest po takiej selekcji? Idziesz na ten kurs bazowy, tak? No tu słuchaj, po selekcji jest tak, że kiedyś za moich czasów jeszcze było coś takiego jak grupa ochrony. I ludzie, którzy nie dostawali bezpośrednio przydziałów do oddziałów bojowych albo jakichś takich po prostu oddziałów stricte przybojowych, wspomagających, no to szli na grupę ochrony i tam czekali na swoją kolej, żeby pójść na kurs podstawowy. Pełnili tam służby warty, robili sobie tam WF-y. Po prostu byli zagospodarowani na czas, do kiedy pójdą na kurs podstawowy. Tak? Natomiast ci, którzy dostali już takie tam przydziały odgórnie, że mieli już etatowo, byli już przydzieleni na oddział czy do tych komórek wspierających, to oni w pierwszej kolejności szli na kurs podstawowy. Wtedy kurs podstawowy trwał 13 miesięcy. No. Jak oni kończyli kurs podstawowy, schodzili już po kursie podstawowym na te swoje etaty, czyli tam zapełniali etaty na oddziale albo tam, gdzie byli skierowani i z grupy ochrony byli już delegowani do następnego kursu podstawowego. I tak to wtedy wyglądało. Co jest na takim kursie podstawowym? Jest po prostu taki wachlarz do nauki, że naprawdę no, trzeba być mega sfokusowanym na to, co robisz, bo bardzo dużo jest nauki, bardzo takich, dla mnie wtedy było nowych rzeczy z zielonej taktyki, o czarnej nie wspomnę, strzelecko, tak samo nowości same i tak dalej. No jest bardzo dużo tematów, bardzo dużo. Teraz ten kurs jest rozłożony na dwie części, ale wtedy był 13 miesięcy ciągiem. To on obejmuje generalnie wszystko. Od obsługi broni ciężkiej, od zielonej taktyki, od planowania, od medycyny, od łączności, od zjazdów na linię, skoków spadochronowych, taktyki wodnej, po, nie wiem, zdobywanie pomieszczeń, walki w terenie zurbanizowanym, platformy, samochody, samoloty, metra, naprawdę jest multum tego. Jest taki zakres, że praktycznie 13 miesięcy jesteś non-stop w ruchu. Non-stop cały czas gdzieś coś robisz, czegoś się uczysz, na czymś pracujesz. No ale jak masz taki intensywny kurs, jest czas na to, żeby zadbać o siebie, na przykład zrobić sobie 3 razy w tygodniu rozciąganko albo siłownię? Wiesz co, to jest wplecione wszystko w kurs podstawowy. No tak, to jest na kursie. Tak, to masz zawsze sobie rano tam wstajesz, jest instruktor prowadzący i ten WF-ik zawsze godzinę, że... No, może sprawność tak. Fizyczna jest w kursie też. Jest. Tylko, że na przykład ja przerabiałem taki etap na kursie podstawowym, że byliśmy 5 tygodni odizolowani w ogóle w jakimś tam rejonie poligonowym, leśnym, bez telefonów, bez niczego. I tam mieliśmy taki system zrobiony, że spaliśmy po 5 godzin na dobę. Czyli na przykład kładłem się o 12 po południu spać. 5 godzin później wstawałem i byłem 24 godziny na nogach. Taki nieposprzerywany sen przerywany. I kurczę, powiem ci, po 2 tygodniach, po 3 to już tak chodziłem. Nie wiedziałem, czy już jestem w lesie, czy jestem w domku, jak było ciemno. Mówię, kurczę, już mi się tak zaczęło wszystko mieszać. Byłem tak zmęczony.
No i tak, tak, te 5 tygodni to był taki bardzo ciężki okres na tym kursie podstawowym. A na przestrzeni lat w jednostce ten kurs się jakoś rozwinął, zaktualizował się, zmieniło się coś? Wiesz co, dużo się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło, dlatego że jednostka odnowiła kontakty z tymi jednostkami zagranicy topowymi. To jest raz, też tam dużo tam się pozmieniało. Cały czas na kursach się coś zmienia. Nie zmienia się po prostu, jak to się mówi, cały ogół, czyli do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, ale zmieniają się metody, zmienia się forma. Dąży się do tego, żeby robić to tak, żeby w jak najkrótszym czasie osiągnąć ten cel, ale z najlepszym tego efektem. No i ja mam pytanie tutaj właśnie, kto nadaje te trendy? Życie. No właśnie, ale na przykład tam często jestem gdzieś tam czasami na tej strzelnicy i tam to trochę też jak w moim sporcie, nie? Że tam wiedza się aktualizuje, bo to wychodzi jak gdyby z walki też, nie? Tak. I że tam, no, każdy ma swój wyścig zbrojeń i tak dalej, nie? Tylko fajnie jest to, jak jesteś indywidualnym sportowcem, nie? I tam sam za siebie odpowiadasz, no ale gorzej już to przerzucić na jakąś tam grupę ludzi, nie? Większą grupę ludzi i tak, żeby tą zaktualizowaną wiedzę wdrożyć, nie? Łącznie właśnie, ja mówię o takim nazewnictwie, metodologii, uzasadnieniu tych rzeczy i tak dalej, nie? Bo w zasadzie takie nowotwory może każdy wytworzyć, nie? Znaczy tak, słuchaj, no przede wszystkim musisz mieć opracowany cel, albo do którego chcesz dojść. Co chcesz osiągnąć na takim kursie podstawowym. Kurs podstawowy to nie jest to, że ty zrobisz idealnego tam żołnierza, czy jego tak naprawdę tego chłopaka, czy tego kursanta zapoznajesz dopiero z tym wszystkim. On się uczy tak po kursie podstawowym, to jest taki 70%, 80% takiego żołnierza, którego byśmy chcieli mieć. On ma wiedzę taką teoretyczno-praktyczną, ale nie jest na tyle jeszcze ułożony, żeby być takim stuprocentowym, po prostu, jak to się mówi, fachowcem tym wszystkim. Po prostu tych tematów jest tyle, że trzeba wybrać z nich te kluczowe, które nas najbardziej interesują, ale też są takie tematy przerabiane mniej przyziemne, ale trzeba je też znać na dobrym poziomie. No i teraz to trzeba wszystko pogarniać, co jest dla nas ważniejsze, w jaki sposób, procentowo, czy taktyka, czy strzelanie, czy medycyna, czy wspinaczka. I to jest takie lawirowanie w tym wszystkim. Cel jest ustalony, bo kurs jako taki, kierunek tego kursu się nie zmienia. Tematyka jest taka sama, tylko procentowo się zmieniają po prostu zajęcia. No, my akurat u nas w jednostce mieliśmy bardzo dobre, jak to się mówi, relacje z szefem szkolenia i mieliśmy na tyle komfortową sytuację, że mogliśmy ten kurs przeciągać do osiągnięcia naszego efektu. Niestety to jest nie tak, że się tak nie toczy, że masz 30 kursantów i wszyscy są na takim samym poziomie. Jeden będzie lepszy w tym, drugi będzie lepszy w tym. Jeden będzie szybciej działał w takiej sytuacji, drugi będzie działał w innej na przykład. I teraz to trzeba tak, kurczę, poukładać, żeby to wszystko się zgrało. Czyli trzeba ułożyć jakiś szablon, w którym oni się muszą mieścić. No i do tego dążyliśmy cały czas. No, kierunek zostawał ten sam, tylko zmienialiśmy małe rzeczy, takie istotne dla nas, które przyspieszały to wszystko, jak to się mówi, w tym trybie szkoleniowym i one się sprawdzały, wychodziło to dużo z praktyki. Dużo ze sobą rozmawialiśmy, no, na temat taktyki, na temat strzelania na przykład, czego więcej dołożyć, czego mniej ująć. Jak to się mówi, to jest bardzo elastyczne. Wszystko się, jak to się mówi, doklejało do tego kursu. Jak on się zaczynał, to wtedy żeśmy wiedzieli, jaki mamy materiał po prostu do obrobienia tych chłopaków, na jakim poziomie oni są po prostu fizycznym, mentalnym, jak sobie z pewnymi rzeczami radzą, jak sobie radzą ze stresem i po prostu dopasowaliśmy do tego cały program, żeby jak najwięcej ich nauczyć w tym czasie. Niestety kurs jest ograniczony i bardzo ciężko niektórym było przyswoić na przykład pewną wiedzę w tak krótkim czasie. I to jest zrozumiałe po prostu, jeden ma do tego dar, drugi nie. No i teraz trzeba zrobić tak, żeby tego chłopaka wyciągać z tego jak najszybciej, żeby po prostu on nie gonił tej stawki, tylko cały czas się trzymał w tych ramach naszych ustalonych. A to nie są proste rzeczy. A ty jak byłeś na kursie podstawowym i go zrobiłeś, to po jakim czasie pojechałeś na kolejną misję? Ojejku, ja to od razu jak z procy wystrzeliłem. Skończyłem kurs w 2008 roku, bodajże chyba we wrześniu. I w listopadzie już byłem na misji. No ile czasu w
w sumie spędziłeś na tych misjach? Co, jakby liczyłeś tak kiedyś? Ponad koło 3 lat. 3 lat byłeś jak gdyby na wojnie cały czas. Tak. To było tak, jak słuchaj, ja jak zacząłem wyjeżdżać w 2008 roku, to już nie będę liczył miesięcy, ile spędziłem w kraju na przerwach, ile na misji. To ostatnią misję, z ostatniej misji przyjechałem, wróciłem w 2012, na początku 2013. Od 2008 do 2013 byłem non-stop na wyjazdach z przerwami w kraju.